z tym stresem. Powiedz mi, Krzysztof, co to jest za maszyna? Maszyna, obok której stoimy, to Morbidelli P200. Jest to najnowszy model centrum obróbczego z możliwością oklejnowania wąskich płaszczyzn. Wyprodukowany w 2017 roku i swoją premierę miał we włoskiej siedzibie w Rimini w lutym tego roku. Ciekawą zaletą tej maszyny, oprócz tego, że może oklejnować wąskie krawędzie, jest to, że umożliwia nam rozkrojenie jednego dużego elementu na kilka małych krzywoliniowych, a oklejnowanie krzywoliniowych krawędzi jest realizowane poprzez uniesienie jednego z elementów ponad poziom stołu, tak aby agregat obróbczy z oklejnowaniem mógł wykonać swoją pracę z obrzeżem. Maszyna występuje w kilku konfiguracjach. Jest to maszyna, która została stworzona na bazie centrum obróbczego M200. Maszyna oprócz standardowych możliwości wykonywania frezowania, wiercenia czy cięcia piłką, jest wyposażona w agregat klejowy umożliwiający oklejanie wąskich płaszczyzn. W modelu Morbidelli P200 stół jest w pełni automatyczny i każda belka i każda ssawka porusza się niezależnie i jest to sterowane z programu za pomocą oprogramowania Xilog Maestro. Ciekawostką w tej maszynie jest to, że każdy z elementów może być niezależnie podniesiony i zmienić swoją pozycję na stole roboczym, dzięki czemu nie potrzebujemy dużej gabarytową maszyny do wykonywania kilku elementów naraz.